Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zrobimy deser śmietankowy z figą. Bardzo efektowny i bardzo smaczny. Zachęcam Was gorąco do zrobienia, tym bardziej, że na pewno na gościach zrobi wrażenie, a jego przygotowanie wcale nie jest takie trudne, jak się wydaje. A zaczynamy od wyjęcia ziarenek z laski wanilii. W tym celu przecinam ją wzdłuż i nożem albo malutką łyżeczką wyjmuję ziarenka. Polecam Wam też na początku rozpuścić żelatynę w wrzątku, aby w międzyczasie zdążyła lekko przestygnąć. Następnie do rondelka przekładam śmietanę, daję mleko, ziarenka wanilii i wszystko mieszam, aż będzie ciepłe. Do wmieszanej masy dodaję przygotowaną wcześniej żelatynę i wszystko dokładnie mieszam i jeszcze delikatnie podgrzewam. Odstawiam, by troszkę przestygło, a następnie jakieś wysokie naczynia, najlepiej na przykład kieliszki do szampana, wykładam folią spożywczą, to ułatwi potem wyjęcie deseru i wlewam tak przygotowaną masę do kieliszków. Wstawiam do lodówki na kilkanaście minut do godziny, w zależności jak macie ustawioną lodówkę, aż będzie sztywne. Wtedy delikatnie wyjmuję takie śmietanowe galaretki z folii i przekładam na talerz. W kąpieli wodnej rozpuszczam gorzką czekoladę i na przygotowanym papierze do pieczenia, który jest troszeczkę wyższy niż śmietankowe desery, smaruję tą rozpuszczoną czekoladę. Teraz papier z tak posmarowaną czekoladą przykładam do śmietankowego deseru i wstawiam do lodówki, aż czekolada całkowicie zastygnie. Wtedy wyjmuję i wtedy delikatnie odrywam papier od czekolady. Teraz wystarczy już tylko udekorować deser kawałkami figi, a także listkami mięty. Gotowe! Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.